Mój pierwszy raz. Tak, mój pierwszy raz był trudny, bardzo krępujący, nerwowy. I wynikał głównie z braku doświadczenia, jak to zwykle przy pierwszym razie. No, i jednak odbywał się na wielką skalę, ponieważ było to przedstawienie, w którym brałam udział. Przedstawienie w teatrze u pana Hanuszkiewicza, w którym razem z Mateuszem Damięckim graliśmy główne role w takiej komedii pasterskiej. Cały wstyd polegał mój na tym, że ja musiałam zagrać. Oprócz tego, że grać postać musiałam śpiewać, co jakby na tamtym etapie było czymś, co mnie strasznie krępowało. Do tego jeszcze byłam ubrana w srebrną zbroję, bardzo roznagliżowaną. Ja Miałam właściwie całe gołe nogi, gołe ramiona, wyeksponowany biust dość mocno jak na moją gdzieś tam skromność w tym temacie. I pamiętam, że czułam się w tym wszystkim, bo miałam jeszcze przepięknie dopięte, cudowne korale we włosach, i było mnie tak w tym wszystkim dużo, i byłam taka świecąca, i byłam taka, taka, taka w tym wszystkim zażenuwa, zażenowana, pogubiona. I pamiętam tylko tyle, że, że, że weszłam na tę scenę. No trudno, najwyraźniej na tym polega mój zawód, że trzeba się to totalnie obnażać. No i, i się zaczęło. Szczęśliwie dobrze się skończyło. Dostałam wtedy dobre recenzje, więc wspominam go dość dobrze.